Jak kupić własne M, gdy konto świeci pustkami, a i bank nie pali się do tego, by udzielić wysokiego kredytu? Wielu Opolan zadaje sobie to pytanie i zdaje się, że znalazłam na to sposób. Mikroapartamenty. Zobaczcie, co to takiego. Własny kawałek podłogi w Opolu, w dobrej lokalizacji, od 120 tysięcy. No, brzmi to nierealnie. Proszę mi powiedzieć, jak to robicie i co mi oferujecie? Oferujemy mikroapartamenty popularne bardzo w całej Polsce, zwłaszcza w dużych miastach. Co to takiego ten mikroapartament? Są lokale do zamieszkania o mniejszej powierzchni niż standardowe mieszkania. Kiedyś na takie malutkie mieszkania mówiło się kawalerki. Tutaj to jest powierzchnia jeszcze mniejsza. Powierzchnia jest jeszcze mniejsza, oscyluje około 17 metrów kwadratowych, a to dlatego, aby dostosować właśnie tą cenę do portfela ludzi żyjących w Opolu i nie tylko. Mały apartament ma swoje plusy. Nie trzeba na przykład długich godzin poświęcać na sprzątanie. Oczywiście. Nie chodziło nam tylko o czas poświęcony na sprzątanie, ale również o koszty eksploatacyjne później takiego mikroapartamentu ze względu na małą powierzchnię oraz energooszczędne wykonanie budynku. Opłaty nie są wygórowane i są dostępne dla ludzi, którzy traktują to zazwyczaj jako pierwsze M. Na przykład dla studentów. Na przykład dla studentów lub podejmujących pierwszą pracę. Pierwsza część inwestycji to było 90 mikroapartamentów oddanych do użytku raptem pół roku temu i okazuje się, że one rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Tak, zostało nam jeszcze kilka lokali, ale wychodząc naprzeciw klientom, budujemy kolejny etap, 28 podobnych. Kolejnych mikroapartamentów, ale jak ustaliłam, tutaj będą lokale ciut większe. Ciut większe, tak, od 21 do 29 metrów kwadratowych. Słyszałam, że w tej pierwszej części inwestycji najszybciej rozeszły się mikroapartamenty te największe, czyli zbliżające się do 20-25 metrów. Klient kupując od nas mieszkanie dostaje do wyboru standard deweloperski lub kilka pakietów wykończeniowych, gdzie wprowadza się de facto do mieszkania, gotowego do zamieszkania. Wiesza płaszcz, może się rozgościć. Tak. Wiem, że mikroapartamenty ciepło przyjęli też seniorzy, którzy często całe życie spędzili w dużych czy większych mieszkaniach, a teraz postanowili w jesieni życia przenieść się do mniejszych, zaoszczędzić w ten sposób na opłatach, ale też zaoszczędzić energię potrzebną chociażby do wspomnianego sprzątania. Oczywiście sprzedając poprzednie mieszkanie, zazwyczaj dużo większe, są w stanie przeznaczyć nadwyżkę na poprawienie własnego komfortu życia, co może się wiązać z podróżami lub zasileniem budżetu wnuków. Wnuki na pewno się z tego powodu ucieszą. Na pewno będą kibicować takiemu mikroapartamentowi, jeżeli sami na tym skorzystają. Oczywiście. Pandemia to taki czas, że ci, którzy mają pieniądze, zastanawiają się, co z nimi zrobić i czy trzymanie ich w banku faktycznie jest najbezpieczniejszą inwestycją. Niektórzy uznają, że najbezpieczniejsze będzie zainwestowanie. Oczywiście, bezpieczną być może jest trzymanie pieniędzy w banku, ale no niezbyt opłacalną. Wyszliśmy z rozwiązaniem alternatywnym. Proponujemy inwestorom lokatę w postaci zakupu mikroapartamentu, a my się pozostałymi rzeczami zajmujemy, czyli zarządzaniem tego lokalu. De facto w kwestii inwestora pozostaje jedynie raz w miesiącu sprawdzić, czy czynsz płynął na jego konto. Wygląda to w ten sposób, że taki inwestor kupuje na przykład od Was kilka mieszkań i cała reszta go nie interesuje, tak jak Pan powiedział. Właściwie ogranicza się do tego, żeby pieniądze na koncie się zgadzały. Oczywiście, mamy takich kilku inwestorów i dla nich to było właśnie ważne, że ma być to dla nich tak zwana lokata bezobsługowa. Dziś klient, pytając o własne M, pyta również o okolice, w której będzie mieszkał przez najbliższe lata. Jak tutaj wygląda sytuacja? Czym tutaj możecie się pochwalić? Udało nam się połączyć bliskość centrum miasta, około 1,5 kilometra. 15 minut spacerem, sprawdziłam. 15 minut spacerem, oczywiście z niepowtarzalną lokalizacją związaną z akwenem Kamionka Piast, który obecnie jest rewitalizowany przez miasto Opole. Już przyciągał tłumy, a po rewitalizacji można się spodziewać, że będzie tylko jeszcze bardziej atrakcyjnie. Oczywiście, zielony zakątek Opola, w centrum praktycznie.